Siemano, 13 lipiec, teraz sprawdzę dokładnie, 12 lipca, no byli chłopaki z serwisu, posprawdzali kombajn, tak jak i Magnuma. Teraz jak Magnuma sprawdzali, to mnie nie było, bo byłem w mieście u kuriera i ogólnie z tego co mi wiadomo, w kombajnie nic nie wynikło. Także no, takie jest sprawdzenie, nie wiem, no myślę, wydaje mi się, że w dobrym kierunku to zmierza, że jeżeli koncern wydaje takie zlecenia w celu przeglądu maszyn gwarancyjnych, czy coś podczas gwarancji jest do wymiany, a nie widać tego, bo człowiek nie przygląda się za bardzo maszynie, tak teoretycznie, aha, sprawdzamy dzisiaj tu. Sprawdzamy to, także taką mniej więcej ogólnie sprawdza się maszynę, ale tak szczegółowo to aż nie. Także wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, inicjatywa. No ale jakbym kosił, to bym marudził, że nie ma kiedy tego zrobić. No i tutaj czyszczę sobie łubin. Dolne sito odprowadza takie coś, czyli sporą część konkolu. Tu widzę jakąś lebiodę i inne chwasty, których nie potrafię wam wyróżnić, bo po prostu nie wiem, ale wszystko tu jest od przytuli. Także widzicie, jakiś łubin, połóweczki. Tutaj z góry wialnia odbiera nam takie coś, daje mocniejszy wiatr, zabiera mi to łubin, taki drobniejszy, lżejszy, ale przy okazji zabiera konkol. Konkol mimo że jest mniejszy, poszczególne nasiona są bardziej jakby, nie wiem, wypełnione, coś w tym stylu, jest cięższy i wialnia ciężko to odciąga, dlatego potem to przesieję jeszcze raz. A finalnie łubin wyczyszczony wygląda tak. No są ilości konkolu, ale to już nie jest taka ilość jak przed czyszczeniem. Wejdę wam na górę, pokażę jak to wygląda. To jest poplon. Poplon nie wytworzy nawet nasion. Widzicie jak to wygląda? Także poplon nie wytworzy nasion, zniszczymy go jeszcze na jesieni i będzie po kłopocie. A wymogi w agencji niestety trzeba spełnić. Także poplon poczyścimy, to jest to towar pierwszej jakości, ale musi zadowolić mnie. Południe, po godzinie 16, biorę pumę w celu przeprowadzenia jej na gospodarstwo, bo zaczęli kosić chłopaki. Tam mamy do skoszenia, do skończenia gdzieś na działce w 15 hektarach, nie, z 3-4 hektary, więc to brat fendem wykosi. Nie będziemy ciągnęli takiego smoka na taki kawałek, bo no bo paliwo, tak? Chodzi o paliwo, jest tam kombajn, więc nie ma co tutaj się forsować na tak mały areał. Fendt spokojnie sobie to wykosi, no chyba, że będzie jakaś awaria, tak? A jutro jadę na działkę o powierzchni 30 hektarów, tam gdzie brat ostatnio zaczynał, a moje pole zostaje na koniec, bo jest najbardziej niedojrzały. A na tych terenach takich podmokłych, na torfach, jeszcze jest zielony, więc jutro postoi, ale w czwartek już będziemy go zbierać, bo zapowiadali upały, a zrobiło się ochłodzenie, ma się zrobić. Także zobaczymy co z tego będzie, bo rzepaki dojrzewają u nas. Po niedzieli, czyli gdzieś około 19, będziemy próbować w poniedziałek, wtorek wjazd w rzepak, ale to wiecie, wszystko będzie zależało od pogody, a ja przyjadę tutaj za chwilę John Deere'em, wymieniam traktory, bo muszę, nie chcę ładowarki zabierać z magazynu, bo różnie to bywa, ładowarka to ładowarka, coś podepchać,
Także zabieram John Deere'a z ładowaczem, widełki, no i muszę ten bubin na poplon, co mam wyczyszczony, wysypać, około tony 300. No i jeszcze w magazynie, tutaj u taty mam gdzieś około jednego big baga, gdzieś 600 kilo, więc łącznie prawie będę miał 2 tony. No co, ustawimy 70 kilo, łubinu 80, no i wymieszam to z facelią i gdzieś około 3-4 kilo faceli wrzucę do mieszalnika na hektar i rozsiewaczem to wysieje. Wiadomo, facelia, no chyba że do nowego nabytku dokupimy siewniczek do poplonów, bo jutro ma przyjechać nowy nabytek, także oglądajcie, bądźcie na bieżąco, abyście wiedzieli, co się dzieje. Także taka ciekawostka z mojej strony. Bo łubin fajnie się rozsieje rozsiewaczem, ale jeżeli chodzi o facelię, ogólnie powiem wam tak, nie miałem jeszcze nigdy styczności z facelią, nie miałem tego w ręku, ale jak patrzę na zdjęciach, to jest takie chyba bardziej lekkie, a la łuska mi się wydaje. Więc rozsiewaczem to w bezwiecznym poranku, rano, jeśli o godzinie 6 jak się pojedzie, to może na 12 metrów doleci. No chyba że wymieszana z łubinem, ten łubin będzie trochę ją dalej przeganiał, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo najlepiej byłoby rozsiać łubin rozsiewaczem, a siewnikiem do poplonów z maszyną zaprzężoną rozsiać właśnie facelię osobno, gdzieś w ilości 4 kg. Myślę, że dobra proporcja by było, łubin jest drobny, więc 80 kg łubinu i gdzieś tak 3-4 kg faceli, wydaje mi się, że zrobi robotę na polu. Bo mam międzyplon zrobiony na działce i zobaczymy, czy będziemy siali zboże, czy zdecyduje się na kukurydę na cały areał. Tej działki oczywiście mojej. Także let's go! A zobaczcie, kto jedzie w oddali. Ja. Miniu jedzie. Tomek Minia wziął dzisiaj w obroty, bo czerwony kęć zaprzężony jest z opryskiwaczem. Zaraz wam nagram, jak idzie szatan. Szatan. Zobaczcie, tutaj mamy wczesną odmianę pszenicy Lemi, Meli, jakoś tak, dokładnie nie wiem. Jest do koszenia praktycznie. Kłosy są obwieszone w 99%. Wychodziłem i ziarko jest takie, no niby chrupie, ale brat mówi, że jęczmień, ten teraz koszony, ma 14 wilgotności, no więc to świadczy o tym, że dobrze popadało, mimo że tej wilgoci tutaj już nie widać, ale w łanie jest wilgoć, dwa, w powietrzu jest wilgoć, jest wcześniej rosa i długo się utrzymuje, no i to powoduje, że no jeszcze, jak to się mówi, palec trzeba wsadzić sobie w pewne miejsce, drodzy widzowie, bo no 14 ma, to jest takie na pograniczu, to jeżeli chodzi o magazynowanie, to tak średnio wam powiem, gdzieś z przodu można to wysypać. Ale pszenica znowu widzę ucierpiała solidnie w tym roku. Były te 4 dni takich upałów, no i ją załatwiły. Widzicie, jakie czarne place? No oczywiście tutaj jest, nie jest szałowa ziemia, tak? Przy drodze, no ale kombaj wiedzie, pokażę, co to będzie. No i jeszcze miejscami widzicie takie sterczące kłoski, także spokojnie. A jestem na polu, zamiana traktorków. Nikodem bierze pumę, akurat brat ma koguty.
wszystko się ładnie zgra, a ja do starej gwardii wsiadam. Pokaż, co tam gadasz. Coś nie, coś potrafisz. Ale tylko tyle. Ogólnie, nie wiem czy mówiłem, 14, a mówiłem jak przy pszenicy jechałem, 14%, no wiadomo im teraz godziny będą leciały, kolejne minuty, to będzie suchszy, piecze słoneczko, wieje wiaterek, a tu już mu nie zostało za wiele. Tam cały tył wykosz, tylko tutaj mu zostało, to ile raptem? Hektar? No dziś około hektara mu zostało. Dzisiaj nakosili już dwie przyczepy, raz Nikodem i drugi raz wyjechał ten brat Tomek, teraz niedźwiedziem. No i dobra, jesteśmy już na gospodarstwie u taty. O, dlaczego tu nie ma kieliszków, co? Zabrałem łyżkę, widły, wałek, bo muszę w koło pastucha opryskać Roundupem, bo ziele nie śpi po deszczach, bo do rotacyjnej chyba zabierali wałki. No i tutaj jest zaczep dolny do Magnuma, bo jutro trzeba będzie ściągnąć nowy nabytek. Ale to jest ciężki, ja pierdzielę. Dobra, musi przyjść tata mi to pomóc, ja się nie będę szarpał. Jeszcze muszę tylko pójść zobaczyć, czy on ma tam bolec pod spodem, czy jakąś śrubę, bo już nie pamiętam. Ja ściągałem, ale wiecie, to już było rok temu, prawie. Jest bolec. Także jutro będzie moc. Pierdoli z butów, co po niektórych. No i się zaczęło. Godzina 23:40. Powrót do domu dopiero. Zaczęło się późne pracowanie, tak? No coś trzeba, tak? Trzeba wykorzystać ten czas, pogodę. Tam za John Deerkiem właśnie jest Łubin. Byłem u znajomych dzisiaj też pod wieczór po facelię. Także trzy worki faceli wziąłem, kupiłem, bo mam plan wysiać ten Łubin rozsiewaczem, a facelię albo naszym gruberem i siewniczkiem do poplonów, który mamy, 2,6 metra, albo do nowej maszyny dokupimy siewniczek do poplonów po prostu. No zobaczymy. Na razie są nawozy zamówione. Jakby nie było 6000 niby, no to nie jest duży pieniądz, jeżeli chodzi o obrót gospodarstwa i wydatki. No ale są rzeczy, które w pierwszej kolejności muszą być, czyli zakup nawozów na pierwsze dawki chociaż, azotowych, bo podkorzeń już mamy. Druga sprawa to paliwo. Paliwo i zaraz się zacznie nasiona, a nie chcemy brać za bardzo wszystko w terminy, bo sami wiecie, że no odsetki, jeszcze raz odsetki zjadają nas, także nikt by tego nie chciał. No rzepak momentalnie w oczach dojrzewa. Po niedzieli będzie do zbioru, także kończymy na dzisiaj i jutrzejszy odcinek zacznie się od rozładowywania nowego nabytku, także i wyjazdu. Jak już rozładujemy nowy nabytek, to wyjedziemy sobie już kosić. O 12 na polu header ma być włączony, a jak wyjdzie czasowo, czy to się uda, zobaczymy, o której też maszyna przyjedzie. No chyba, że ja nie będę odbierał, po prostu brat Tomek odbierze na miejscu i tyle. Magnum tutaj stoi na miejscu, także będzie tylko trzeba przyjechać i ją zrzucić. Także to też nie problem jest, ale zobaczymy jutro, jak to wyjdzie. Także ceny paliw, diesel na CPN-ie 7,62. Tak to wygląda. Także dobranoc. Zimny browar, coś tam, jakiś talerz jedzenia i możemy iść spać. Na razie.